Rozpocznij swoją metamorfozę z naszym kompleksowym treningiem całego ciała. Dzięki 9 zróżnicowanym ćwiczeniom z hantlami, każdy trening to krok naprzód w kierunku wymarzonej sylwetki. Zacznij już dziś. Tak wygląda rozpiska treningu. Teraz omówimy po kolei dokładnie każde ćwiczenie. Rozpiętki to popularne ćwiczenie na klatkę piersiową. Ćwiczenie polega na rozkładaniu rąk na boki z hantlami w dłoniach, a następnie ich zamykaniu nad klatką piersiową. Ręce podczas ruchu są lekko zgięte w łokciach, co zapewnia ciągłe napięcie mięśni klatki piersiowej. Najczęściej popełniane błędy to wyginanie nadgarstków w dół, zbyt duży ciężar, nieprawidłowa pozycja łokci, zbyt głębokie rozciąganie, brak kontroli nad ruchem, nieprawidłowe ustawienie ciała. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. Wyciskanie hantli wąsko leżąc polega na podnoszeniu hantli nad klatkę piersiową. Ramiona są wyciągnięte, ale nie zablokowane. Powoli opuszcza się hantle do klatki, a następnie wyciska je z powrotem do góry, utrzymując kontrolę nad ruchem. Ważne, aby łokcie były prowadzone blisko ciała. Najczęściej popełniane błędy: zbyt duży ciężar, zbyt szybki ruch, łokcie zbyt szeroko, brak kontroli nad ciężarem, zbyt głębokie opuszczanie ciężarów. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. Uginanie ramion z hantlami z rotacją nadgarstka polega na podnoszeniu hantli wzdłuż ciała z przekręcaniem, supinacją nadgarstka o 90 stopni. Powoli opuszcza się hantle, a następnie podnosi się z powrotem do góry, przekręcając hantle o 90 stopni, utrzymując kontrolę nad ruchem. Łokcie powinny być prowadzone blisko ciała. Najczęściej popełniane błędy: zbyt duży ciężar, zbyt szybki ruch, niedokładne przekręcanie, brak kontroli nad ciężarem, łokcie za szeroko od ciała. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. Wznosy hantli przodem polegają na podnoszeniu hantli przed siebie na wysokość barków. Powoli opuszcza się hantle, a następnie podnosi się z powrotem do góry, nie podnosząc wyżej niż barki, utrzymując kontrolę nad ruchem. Łokcie powinny być minimalnie ugięte. Najczęściej popełniane błędy: zbyt duży ciężar, zbyt szybki ruch, bujanie ciałem, brak kontroli nad ciężarem, łokcie w przeproście. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. Wiosłowanie hantlami w opadzie tułowia polega na podnoszeniu hantli wzdłuż ciała w opadzie tułowia. Powoli opuszcza się hantle bez przeprostu w łokciach, a następnie podnosi się z powrotem do góry, utrzymując kontrolę nad ruchem. Łokcie powinny być prowadzone blisko ciała. Najczęściej popełniane błędy: zbyt duży ciężar, zbyt szybki ruch, garbienie się, brak kontroli nad ciężarem, unoszenie barków. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. Przysiady polegają na obniżeniu pozycji ciała do uzyskania co najmniej kąta prostego między udem a podudziem. Jeżeli mamy rozciągniętą tylną taśmę, możemy schodzić niżej. Powoli obniżamy pozycję. Przysiady robimy przesuwając biodra do tyłu i w dół. Kolan nie pchamy nadmiernie do przodu. Najczęściej popełniane błędy: zbyt krótki ruch, zbyt szybki ruch, bujanie ciałem, garbienie się, schodzenie kolan do środka. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. W
Wykroki polegają na obniżeniu pozycji ciała wraz z wypadem do przodu. Staramy się uzyskać kąt prosty między udem a podudziem, zarówno nogi z przodu, jak i z tyłu. Po wypadzie płynnie wracamy do pozycji stojącej i to samo robimy na drugą nogę. Najczęściej popełniane błędy: zbyt krótki ruch, zbyt szybki ruch, bujanie ciałem, garbienie się, nadmierne pchanie kolana do przodu. Pamiętaj, że zawsze ważniejsza od ciężaru jest technika. Naprzemienne wznosy ręki i nogi w klęku podpartym polega na naprzemiennym podnoszeniu kończyn. Zacznij podnosić prawą rękę i lewą nogę jednocześnie, rozciągając je na przeciwległe strony, aż staną się równoległe do podłogi. Wytrzymaj w tej pozycji przez chwilę. Powoli opuść rękę i nogę do pozycji wyjściowej. Powtórz to samo działanie z drugą ręką i nogą. Najczęściej popełniane błędy: zbyt wysoko unoszona noga lub ręka, zbyt szybki ruch, bujanie ciałem, garbienie się. Zacznij od pozycji leżącej przodem do podłogi, opierając się na przedramionach, z łokciami ustawionymi bezpośrednio pod ramionami i na palcach stóp. Staraj się utrzymać tę pozycję jak najdłużej. Pamiętaj, aby oddychać równomiernie, co pomoże Ci utrzymać skupienie i wytrzymać dłużej w tej pozycji. Po zakończeniu ćwiczenia powoli opuść ciało na podłogę, pozwalając mięśniom na chwilę odpoczynku. Najczęściej popełniane błędy: zbyt wysoko uniesione ciało, zbyt nisko uniesione ciało, bujanie ciałem, brak ściągniętych łopatek. Dziękujemy za udział w treningu. Jeżeli masz jakieś pytania lub masz pomysł na inny film treningowy lub dietetyczny, napisz o tym w komentarzu.